Kiedy śpiewaliśmy dzisiaj ten ostatni refren, jego słowa mówiły, że kiedy stajemy przed Bogiem i wpatrujemy się w Jego twarz, to powinno nas przemieniać, że to nas przemienia. Ja dzisiaj trochę chciałbym właśnie na ten temat powiedzieć, jak to jest z tym naszym oglądaniem Boga, jak to jest z tym naszym szukaniem Boga, Jego oblicza. I czy rzeczywiście to jest takie głębokie pragnienie nas, ludzi wierzących? A jeśli tak, to co za tym idzie? A jeśli tylko nam się tak wydaje, to też chciałbym, żebyśmy mogli dzisiaj spojrzeć na część, tak naprawdę niewielką część życia Mojżesza. Ja bardzo lubię historię Mojżesza czytać z wielu przyczyn. Jedną z nich, że widzę w nim naprawdę niesamowicie mądrego przywódcę, który ma nie lada zadanie do wykonania. I tym bardziej, kiedy czasami człowiek staje przed różnego rodzaju wyzwaniami, to ja lubię odnosić się do Mojżesza, co on zrobił w danej sytuacji, albo co zrobiłby w danej sytuacji, kiedy różne sytuacje mają miejsce. Wiecie, jak dobrze znacie, nie będziemy czytać wszystkich miejsc, bo to by trochę długo trwało. Nasze upały nam dają się we znaki, więc nie będę się nad wami znęcał. Postaram się część rzeczy opowiedzieć, część rzeczy przeczytamy. Ale dobrze pamiętacie tą historię, kiedy Bóg powołuje Mojżesza do jego wielkiego zadania. On przez pewien moment nawet broni się przed tym zadaniem, mówiąc, że się nie nadaje. I tak naprawdę każdy z nas, trochę będąc w jego butach, rozumiałby go, że to, czego od niego oczekuje Bóg, naprawdę jest czymś wielkim, czymś trudnym. Pójście do narodu, który przez wiele lat tak naprawdę jest w niewoli, boryka się z różnymi cierpieniami i trudnościami, i po prostu stanięcie przed takimi ludźmi, którzy mają wiele przejść za sobą, i powiedzenie im: słuchajcie, Bóg mnie wysłał, żebym was wyprowadził z Egiptu. No pomyślcie sami, że to jesteście tym Mojżeszem. Niełatwe zadanie i pewnie bronilibyśmy się, ale w końcu Mojżesz to robi. Po wielu swoich próbach przekonania Pana Boga, że to nie on na pewno jest do tego powołany, czyni to, czego Bóg od niego oczekuje. Wychodzą z Egiptu. Pamiętacie, cudowny sposób. Bóg zsyła plagi jedną za drugą po to, żeby Faraon, żeby Egipt wypuścił naród izraelski. W końcu się to udaje. Ostatecznie, kiedy następuje śmierć pierworodnych, kiedy bramy, drzwi, odrzwia domów są pokropione, pomazane krwią baranka, który został zabity, anioł śmierci omijał te domy. To już mamy taki pierwszy obraz tego, co Chrystus dokonuje dla nas w Nowym Przymierzu. Oni wychodzą i pamiętacie, Bóg mało tego, że sprawia, że oni wychodzą, to oni jeszcze nieco łupią Egipt. Bo Egipcjanie muszą im dać sporo tam złota, drogocennych rzeczy, które oni zabierają z sobą. Słuchajcie, to jest niesamowity obraz tego, w jaki sposób Bóg troszczy się o swój lud, w jaki sposób ich błogosławi, w jaki sposób zsyła to błogosławieństwo na nich. Sprawiają, że to Egipcjanie dają im to złoto. Fajna historia. Idą i wiecie, dochodzi do Morza Czerwonego. Pierwszy problem, pierwsza wydaje się góra nie do przeskoczenia. Jednak przechodzą przez Morze Czerwone, widzą, jak armia egipska tonie. Idą dalej, stają nad wodami i woda jest gorzka i znowu mają problem, co my teraz zrobimy. I wiecie, już pojawia się to myślenie, czy naprawdę Bóg wyprowadził nas po to, żebyśmy tu pomarli? Przecież mogliśmy umrzeć w Egipcie. To są takie pytania, które czasami pojawiają się nawet w życiu nas, ludzi wierzących. Kiedy stajemy przed takim Morzem Czerwonym, kiedy stajemy przed górami, które wydają się nie do przeskoczenia, kiedy stajemy nad wodami, które są gorzkie, i nagle zapominamy o tym, co Bóg dokonał dla nas. Zapominamy tą całą drogę, Jego wielkość, Jego potęgę, Jego ramię, które prowadzi. I zaczyna się, nawet jeśli nie wypowiadamy tych słów, to gdzieś z tyłu w głowie pojawiają się myśli: czy naprawdę o to Ci, Boże, chodziło? Czy naprawdę to chodziło o to, żebym teraz znalazł się w tym miejscu i sobie z tym wszystkim nie poradził? Zawsze jakby gdzieś ta natura sprawia, że kwestionowany jest Bóg, czy zarzuty wpadają w kierunku Pana Boga. Idziemy dalej, idą dalej w tej swojej wędrówce. W końcu znajdują się pod tą znaną górą Synaj. Ja wiecie, tam największe wydarzenie ma miejsce, bo tam Bóg daje swoje przykazania. Daje prawo, które Izrael ma przestrzegać.
przestrzegać. Daje prawo, które ma sprawić, że są też narodem wyjątkowym, który ma wiele rzeczy poukładanych. Daje prawo i też mówi o nich, o przymierzu, które z nimi zawiera, o tym, że to oni teraz są tym ludem świętym, że to oni są teraz wyjątkowi na tle tych wszystkich narodów, które je otaczają. I Bóg mówi, jeśli tylko, tam bardzo często to powtarza, jeśli tylko będziecie chodzić moimi drogami, jeśli tylko będziecie przestrzegać moich przykazań. Wydaje się to dosyć proste. Bóg tylko tyle do nich mówił. Mówi te przykazania. Pamiętacie 10 przykazań, które dobrze znamy. Naród znajduje się pod tą górą i czytamy w 20 rozdziale od 19 wiersza, kiedy Izraelici, kiedy Bóg mówi o przygotowaniach, przygotowaniach Izraelitów, mówi, niech nie dotykają góry, nawet niech do niej nie podchodzą. Bóg wyznacza pewną granicę, ponieważ naprawdę On jest świętym Bogiem. Wyznaczył jasno tą granicę i mówi, kapłani mają się oczyścić, mają być czyści. Trzeciego dnia cały naród ma być czysty. Bóg jest święty. I On o tym do nich mówi, mówi, jak się, w jaki sposób się mają zachować. To, co widzi, to, co widzą Izraelici, to kłęby dymu, które unoszą się z góry. To, co słyszą, to grzmoty. I musiało to być przerażające, bo nawet Mojżesz tym stanem, tym widokiem był przerażony. On się bał. Ale to nie był lęk, który sprawił, albo to nie był lęk, który sprawił, że on zatrzymał się i nie oglądał oblicza Bożego jak naród, ale to był lęk, który wypływał z tego zrozumienia, kim jest Bóg, jak święty jest Bóg. I czytamy od 19 wiersza do 21 na razie. Prosili nawet Mojżesza, ty rozmawiaj z nami, będziemy cię słuchać, niech nie rozmawia z nami Bóg, abyśmy nie pomarli. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Bóg przybył do was, aby was doświadczyć. Przyszedł wywołać was bojaźń przed Nim, abyście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, tylko Mojżesz zbliżył się do gęstego obłoku, którym spowity był Bóg. Przepraszam ci, czytam z tłumaczenia Nowego Przymierza. Czyli niesamowita historia. Ludzie, którzy są wybrani przez Boga. Ludzie, którzy są częścią wyjątkowej historii. Ludzie, którzy są częścią wyjątkowego planu Bożego wybawienia, Bożego zbawienia. Kiedy widzą to wszystko, co się dzieje, kiedy słyszą przemawiającego Boga, oni mówią do Mojżesza, wiesz co, Mojżesz, my wolimy mieć pośrednika. My wolelibyśmy, żebyś ty do nas gadał, a Bóg do ciebie. Wiecie, oni jasno mówią, to nas przeraża. To nas tak bardzo przeraża, że my chyba nie chcemy. To nas tak bardzo przeraża, że my wolimy, żeby to Mojżesz do nas przemawiał. I zobaczcie, co mówi Mojżesz. Nie bójcie się. To, co widzicie, to, czego jesteście świadkami, to, czego doświadczacie, jest po to, żebyście trzymali się z daleka od grzechu i rozumieli, kim jest święty Bóg. To jest cel tego Bożego doświadczenia. Mojżesz jasno go wyjaśnia. To jest cel, żebyś rozumiał Bożą świętość, a to, żeby sprawiało w tobie bojaźń i trzymało cię z daleka od grzecha, od grzechu, a naród mówi, a ludzie mówią, nie. To my wolimy inaczej. To my wolimy już tak nie bezpośrednio z tym świętym Bogiem, bo wtedy sobie możemy pozwolić na lżejsze życie. Oczywiście oni tego nie wypowiedzieli. Ale prawda jest taka, że po części każdemu z nas taki plan życia się podoba. Mówimy o świętym Bogu. Może nawet w jakiś sposób w naszym intelekcie rozumowo pojmujemy tą wielkość, świętość. Może nawet po części zdajemy sobie sprawę, że gdybyśmy teraz stanęli przed obliczem świętego Boga, nie byłoby wesoło. Ale pytanie brzmi, czy to nas zmienia? Czy ta świadomość świętości Boga sprawia, przekłada się na naszą świętość? Czy słowa, które wypowiedział apostoł Piotr, pisząc swój list, świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym, są tylko słowami, które wierzący ludzie bardzo często pamiętają i znają, ale które tak naprawdę nie ma żadnego głębszego znaczenia w ich życiu, bo oni twierdzą, Bóg jest tak święty, że to i tak tutaj nie damy rady, po co się tak przemieniać? Wiecie, Bożym celem, Bożym zamiarem było to, aby człowiek mógł być, aby człowiek mógł stać przed jego obliczem, nazwijmy to twarzą w twarz, choć wiemy, że człowiek nie może oglądać Boga twarzą w twarz. Ale Bóg zawsze chciał takiej bliskości. W Jego świętości nie chodziło o to tylko, by budzić przerażenie dla istoty przerażenia, ale aby
ta bojaźń, która powinna wypełniać serce człowieka, trzymała go z daleka od grzechu, a on aby mógł być wolny w tym, aby stawać przed obliczem Boga. I to nie jest kwestia tylko nowotestamentowa. Przejdziemy później do Nowego Testamentu, gdzie to samo zobaczymy, ale już w Starym Testamencie takie było pragnienie Boga. Ja nie bardzo rozumiem ten podział, który często ludzie robią, kiedy mówią, bo Bóg w Starym Testamencie straszny, okropny, brak mu miłości, tylko jest taki pełen gniewu, świętości. Oczywiście świętość zawsze jest utożsamiana z gniewem, z jakimś Bożym nieopanowaniem. Ale ja czytam Stary Testament i ja tego tam nie widzę. Nawet w swojej świętości Bogu zawsze zależało na tym, aby człowiek mógł z Nim obcować. Nawet w Jego świętości. Więc proszą Mojżesza, mówią, niech Bóg z nami nie rozmawia. Dzisiaj, wiecie, jest bardzo podobnie. Ja bym powiedział, to jest tak. Ludzie wolą przyjść do kościoła, żeby pastor do nich gadał. Lepiej lub gorzej, to zależy. Ma lepsze lub gorsze występy, to zawsze jest kwestia gustu i oceny ludzi. Ale w bardzo podobny sposób ludzie próbują dzisiaj unikać bezpośredniego stania przed Bogiem. Bezpośredniego pragnienia słyszenia, co Bóg ma do ciebie do powiedzenia w twoim czasie z Nim. Wolimy, żeby to wszyscy inni do nas mówili. Wolimy nawet, ja nie mówię, że to jest złe, żeby słuchać innych nauczań, dobrych nauczań. To jest oczywiście jak najbardziej dobre. Ale pytanie jest, czy czasami to nie jest takie zastępowanie, coś zastępczego, zamiast stać samemu przed Bogiem, z Bożym Słowem i mówić, Panie, mów do mnie. Chcę naprawdę zobaczyć Twoje oblicze. Chcę naprawdę zrozumieć, kim jesteś. Chcę naprawdę zrozumieć Twoją świętość. Chcę naprawdę zrozumieć to, o czym śpiewamy w naszych pieśniach. O Jego wielkość, Jego wszechmoc, Jego wszechobecność, Jego potęgę. Chcę naprawdę, Boże, Ciebie poznać. Chcę naprawdę Ciebie zrozumieć. Wiecie, kiedy apostoł Paweł się modli, jego modlitwy bardzo często są bardzo osobiste i on mówi w nich, abym mógł poznać jeszcze bardziej chwałę Jezusa Chrystusa. Jeszcze bardziej doznać tej chwały. On się nie modli bardzo ogólnie. On się modli, że on tego pragnie dla swojego życia. Wiecie, podobnie jest dzisiaj jak za czasów Mojżesza. Łatwo jest nam znaleźć pośredników. Oczywiście jest tylko jeden. Jezus Chrystus. I oczywiście każdy z nas może się bronić i powiedzieć, nie, no to trochę przesada. Nie, to nie jest przesada. Moje pytanie brzmi, kiedy ostatni raz to był Twój czas z Twoim Bogiem? Kiedy ostatni raz dbałeś o swoje życie w ten sposób, aby być oczyszczonym i abyś mógł stawać przed obliczem Bożym? Kiedy ostatni raz w taki sposób wyglądało Twoje życie? Mojżesz mówi, nie bójcie się. Macie trochę zwichrowany obraz Boga. To nie chodzi o to, że w tej świętości to chodzi o to, żeby ja być jak najdalej od Boga, ale żeby być tak czystym, żeby móc być przed Bogiem. Tym bardziej ludzie Nowego Przymierza, kiedy jesteśmy oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa. Przyszedł wyzwolić was bojaźń. To jest coś, czego dzisiaj brakuje, bojaźni. To jest coś, co brakuje w naszym osobistym życiu, coś, co brakuje dzisiaj w naszej kulturze chrześcijańskiej. Brak bojaźni. Do czego dzisiaj doszliśmy czasami w naszych kościołach, formy, które reprezentujemy, tak naprawdę bardzo często urągają Bogu i nie mają nic wspólnego z szacunkiem do Boga. Nie ma bojaźni. Nie boimy się żyć odstępczym życiem i nie boimy się mówić, że jesteśmy tymi, którzy naśladują Boga. To jest wynikiem tego, że nie ma w nas tej bojaźni. Kiedy przychodzi bojaźń Boża, kiedy przychodzi Boża świętość, żeby w nas to wywołać, to po to, abyśmy nie grzeszyli. Kiedy Izajasz widzi chwałę Boga, skraj jego szaty wypełnia świątynię. Pamiętacie, co tam się dzieje? On nie mówi, alleluja, ale fajnie i zrobił disco przed Panem Bogiem. Ale kiedy zobaczył Bożą świętość i Bożą chwałę, to mówi, jest po mnie. Bo jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam pośród ludu nieczystych warg. On od razu uzmysławia sobie swoją grzeszność. On uzmysławia sobie Bożą chwałę i Bożą wielkość i swoją małostkowość. On od razu to widzi. Nikt nie musi go przekonywać, nie musiał mieć cyklu kazań, dlaczego trzeba żyć w świętości. Dlaczego mam z daleka trzymać się od grzechu? On zobaczył Bożą chwałę i to wystarczyło. Pamiętacie, kiedy czytamy dalej tą historię, lecz lud stał z daleka, tylko Mojżesz zbliżał się do obłoku. Czy tylko Mojżesz mógł?
Czy tylko Mojżesz musiał? Nie, ludzie tak wybrali. Czasami może zazdrościmy innym ludziom wierzącym. Może zazdrościmy, czytając jakieś biografie tych ludzi. Nie wiem, czy tak czasami macie. Jak czytam biografię jakichś mężów Bożych i sobie myślę, ja bym tak chciał. Tak się modlić. Tak być wiernym. Mieć taką wiarę. Tak kochać. Tak kochać wrogów jak ten i ten. Być takim ewangelistą. Wiecie, to jest takie trochę bezrozumne gadanie. Bo co stoi na przeszkodzie, prócz nas samych, by takimi ludźmi być? Co stoi na przeszkodzie, by w taki sposób żyć, jak tamci ludzie? To nie było tak, że oni byli tymi specjalnie wybranymi i to tylko na nich ta Boża łaska zstąpiła, bo ta Boża łaska sięgła każdego z nas. W tej samej mierze. W tej samej mierze. Te wszystkie Boże błogosławieństwa dotyczą Twojego i mojego życia w tej samej mierze. Dary Ducha Świętego dotyczą Twojego i mojego życia w tej samej mierze. Jest tylko kwestia tego, czy ja chcę być w tym obłoku. Czy ja chcę tego, czego chce dla mnie Bóg. Czy ja chcę tego, co Bóg dla mnie zamierzył. Wiecie, idziemy dalej. Mojżesz jest na tej górze. 40 dni, 40 nocy jest szmat czasu. Izraelici to nie byli najcierpliwsi ludzie. I jakoś nic specjalnie się nie działo. Można by powiedzieć, że mieli do czynienia ze swego rodzaju nudą. Ale sobie myślą, no nie schodzi ten Mojżesz i nie schodzi, nie ma go i nie ma, wpadają na pomysł. To stwórzmy sobie bożka. I nazwijmy, że to jest Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu. 40 dni, naprawdę nie 40 lat, nie 40 miesięcy, 40 dni. Sporo i niesporo, zależy jak na to patrzeć. Mają Aarona, rzeczy się dzieją. Nie czytamy tam w tym słowie nic, żeby się działy jakieś sceny, które wymagałyby podejmowania takich decyzji. Ale wiecie, tłum wymógł na Aaronie, żeby ulać cielca. Pamiętacie, co zrobili? Oddali swoje cenne rzeczy, kolczyki i nie tylko, różnego rodzaju tam złoto, srebro. Skąd je mieli? Z Egiptu. Na pewno dużą tego część posiadali z Egiptu. Więc to, co Bóg im dał, w tym momencie używają do tego, żeby stworzyć sobie bożka. Bardzo podobnie jak w tym, co dzieje się dzisiaj. W tym, co Bóg nam daje, z tego, co Bóg nam daje, bardzo łatwo lepimy sobie bożków i mówimy, to jest nasz Bóg, który wyprowadził nas z Egiptu. To mogą być pieniądze. Możemy ich mieć więcej lub mniej. Możemy być tym bardziej lub mniej błogosławieni, ale bardzo łatwo jest to, co nam daje Bóg, wydawać na to, albo sprawiać, że te pieniądze staną się dla nas same w sobie Bogiem. Bardzo łatwo. To może być Twoje obdarowanie, które masz od Boga. Że jesteś w danej dziedzinie pracy zawodowej, którą wykonujesz, wyjątkowy. Są ludzie wyjątkowi w tym, co robią i to jest niesamowite, jak bardzo dobrze potrafią, jak ich umysły są do tego przystosowane, ich ręce i jak się za daną rzecz zabierają, robią to w świetny sposób. Ale i to może sprawić, Twoja kariera, Twoje życie zawodowe, Twoje błogosławieństwo może stać się Twoim przekleństwem. Kiedy stajesz się Twoim bożkiem i już nie patrzysz na Boga, który Cię wyprowadził z Egiptu, ale patrzysz na to, jak jesteś zdolny, jak jesteś niesamowity i jaki to z Ciebie nie fenomen. Zaczyna Ci brakować pokory. Oczywiście nie mówisz, że jesteś pyszny, ale Twoje zachowanie, Twoja postawa już o tym świadczy. Potrafisz już patrzeć na innych z góry, na swoją wyjątkowość, a na małostkowość innych ludzi. Zobaczcie, niewiele trzeba, żeby ulać sobie cielca. Nie ma Mojżesza 40 dni. On tam przeżywa niesamowity czas z Bogiem. Bóg każe mu zapisywać, czy Bóg zapisuje palcem 10 przykazań, mówi mu, co Izrael, gdzie, jak ma robić, w jaki sposób mają żyć, w jaki sposób mają się zachowywać. Mówi o tym, co jest najważniejsze i o czym mają myśleć, czego przestrzegać. Słuchajcie, niesamowity czas z Bogiem, ale Bóg mówi, Mojżeszu, zejdź, bo jak ja zejdę, to będzie masakra. Przez ten czas ten lud twardego karku zrobił już dosyć złego. I Mojżesz mówi, on jest niesamowity, słuchajcie, mieć takiego przywódcę, takiego pasterza, jakim był Mojżesz, to jest coś wyjątkowego.
On się modli i on prosi Boga, mówi: Panie, nie wytracaj ich. Nie wytracaj ich. Po pierwsze, jakie to będzie świadectwo dla tych innych ludzi, skoro już powiedziałeś, że oni są wyjątkowi i co chcesz przez nich uczynić. Ale powiem wam, do takich przywódców się módlmy, kiedy czasami odbije komukolwiek z nas, że oni będą gotowi paść na kolana i wołać do Boga o łaskę. Będą wołać do Boga o łaskę. I Mojżesz mówi: dobra, to schodzi. Słyszy już, że w obozie jest impreza na całego, cielec ulany, naród już jest zadowolony, cielec odlany, wszystko jest fajnie. To jest Pan, który nas wywiódł z Egiptu. Oczywiście, że to była nieprawda. Teologicznie sobie to poukładali. Pan, a że sobie go w postaci cielca wybrali, co mieli innego? Tak to by sobie to wyobrażali. W Egipcie mieli takie obrazy, tak to sobie wyobrażali. Wszyscy bogowie mieli jakiś wygląd, więc cielec był jakąś opcją, która wywiodła ich z Egiptu. Czy Bóg na to pozwolił? Nie. Kiedy Mojżesz przychodzi, mówi: Aaronie, coś ty zrobił najlepszego. Aaron mówi: Panie, przepraszam Mojżeszu, ale to lud, zawsze to lud. Wiecie, jak ktokolwiek jest przywódcą, czy będzie przywódcą, to jest najgorsze wytłumaczenie, jakie masz. Bo ludzie. Saul zawsze mówił: bo ktoś, bo ludzie, bo lud się rozchodził, bo ludzie. Kiedy zaczynamy żyć i robić rzeczy, bo ludzie, to jest nasza prosta droga. To jest koniec naszej, początek końca naszej drogi świętości, uświęcenia. To jest początek końca naszej drogi wąskiej szukania Boga. Bo to jest jedno, drugie, trzecie ustępstwo i każde kolejne, które za nim pójdzie. To, co jest ważne, to co mówi Bóg, nie to, co mówią ludzie. To jest podstawa. Kiedy te rzeczy się zamieniają, a bardzo często lubią się zamieniać, to zawsze rodzi w Kościele problem i to ogromny problem. Więc liczy się to, co mówi Bóg. Aarona odpowiedź nie była dobra, więc Mojżesz musi zaprowadzić porządek, dosyć skrajny, dosyć radykalny. Kto jest po stronie Pana, to musi stanąć po jednej stronie, a potem wybić swoich współbraci, wiecie, swoich sąsiadów, może kuzynów, może braci, może z kim jeszcze dzisiaj rano jedli śniadanie i okazało się, że 3000 mężczyzn musiało zostać zabitych, bo nie upamiętali się. Kiedy Mojżesz mówi, kto jest po stronie Pana, to jest ten moment, w którym mówi: jeszcze możecie się upamiętać. Ale to wystarczyło, 40 dni wystarczyło, żeby serca tych ludzi były już daleko od Boga. Znów, kiedy nie chcemy być blisko Boga, kiedy szukamy swoich pośredników, kiedy zabraknie tego pośrednika, pakujemy się bezpośrednio w kłopoty. Dlatego tak istotne jest nasz osobisty stosunek do Boga. Tak istotne jest, jak my osobiście stoimy z Bogiem, a nie to, czy ktoś całe życie nas holuje. A jak ten, który nas holuje, znika, to co zrobisz? Bogu nigdy nie chodziło o to. Oczywiście on stworzył Kościół, stworzył wspólnotę, stworzył nas, abyśmy nawzajem się budowali, wspierali, zachęcali. Jak najbardziej to jest prawdą. Ale to nie jest zastępstwo naszej osobistej relacji, naszej osobistej więzi z Bogiem. Więc czytamy dalej, kiedy... Trzydziesty trzeci rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej mówi tak. Co do Mojżesza, miał on zwyczaj rozbijać namiot w pewnej odległości od obozu. Nazywał go namiotem spotkania. Każdy więc, kto chciał poznać wolę i zdanie Pana, wychodził do namiotu spotkania poza obóz. A gdy Mojżesz wychodził z obozu i udawał się do tego namiotu, cały lud wstawał, ludzie ustawiali się przy swoich namiotach i odprowadzali wzrokiem Mojżesza, dopóki nie zniknął w namiocie. A ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku zstępował i zatrzymywał się u jego wejścia. Wówczas Pan rozmawiał z Mojżeszem. Na widok tego słupa obłoku przy wejściu do namiotu każdy wstawał i kłaniał się, pozostając przy swoim namiocie. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swym przyjacielem. Gdy potem Mojżesz wracał do obozu, w namiocie pozostawał jego sługa Jozue. Ten nie opuszczał namiotu. Był on synem Nuna i młodym wówczas człowiekiem. To jest niesamowite. Słuchajcie, namiot, który był poza obozem, specjalne miejsce, w którym Mojżesz był, wychodził poza obóz, poza cały ten swój kierat.
poza obóz, gdzie znajdowali się ci wszyscy ludzie, te wszystkie problemy, te wszystkie różnego rodzaju codzienności, te wszystkiego rodzaju sytuacje, z którymi oni się musieli zmagać, było specjalne miejsce, specjalny namiot poza obozem, gdzie Mojżesz był, i każdy, kto chciał znać wolę Boga, mógł tam pójść. Nie wiem, jak wielkie kolejki tam były, ale nie jestem aż takim strasznym optymistą, że całymi dniami tam staną. Wiecie, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że kiedy się modlisz, wejdź do swojej komory, to moim zdaniem mówił o takim namiocie. Kiedy Pan Jezus wstawał wcześnie rano, aby się modlić, i odchodził w ustronne miejsce, to odchodził, nazwijmy to, do takiego namiotu. Odchodził, aby się modlić. Odchodził, aby poznawać wolę swojego Ojca. Odchodził, zostawiając nam przykład, gdzie możemy szukać, gdzie powinniśmy szukać Bożego oblicza i jak powinniśmy poznawać wolę Boga. Odchodził do takiego namiotu, gdzieś tam, dalej, poza obóz, gdzieś poza nasz kierat, gdzieś poza naszymi domami, gdzieś poza naszą pracą, gdzieś poza naszym życiem w biegu, po to, aby szukać Bożego oblicza. To jest tak napisane. A ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku zstępował i zatrzymywał się u wejścia. Wiecie, Bóg tam był. Bóg tam był. Bóg tam był i Mojżesz o tym wiedział, że Bóg tam jest. I przychodził tam i stawał i wołał do Boga. I zobaczcie, co tu jest napisane. Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Oczywiście tu teolodzy się rozpisują, jak mógł twarzą w twarz, skoro w innym miejscu jest napisane, że nikt nie mógł oblicza Bożego oglądać. Ja myślę, że to nie chodziło twarzą w twarz jak my, ale Boża obecność sprawiła, że tam był Bóg. I to jest swego rodzaju twarzą w twarz. Bo innym razem Bóg zasłania twarz Mojżesza, aby ten go nie zobaczył. Jakkolwiek byśmy tu szukali wytłumaczenia, dla mnie nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. Znaczenie ma to, jaką relację z Bogiem miał Mojżesz. Że rozmawiał z Bogiem jak z przyjacielem. Ciągle tym samym świętym. Ciągle tym samym budzącym grozę. Ciągle tym samym. Ciągle tym samym, któremu towarzyszyło wiele ponadnaturalności. Ale w tej całej świętości Mojżesz widział Boga miłości i miłosierdzia. W tej całej Bożej sprawiedliwości widział też Boże miłosierdzie i widział serce Boga. I on szedł, przychodził i rozmawiali z Bogiem twarzą w twarz. Wiele naszych codziennych problemów, wiele naszych codziennych pustyń, przez które przechodzimy, takich duchowych stanów, w których zastanawiamy się, Boże, gdzie jesteś? Czemu to taka pustynia ciągle i ciągle? Czemu nic nie daje mi już radości? To jest, myślę, wynikiem tego, że zatraciliśmy tą głębię więzi, o której, którą miał Mojżesz i o której nauczał Pan Jezus Chrystus i o której nauczali apostołowie. Że zatraciliśmy w tym biegu życia, w tej codzienności, w tej powierzchowności, która jest siłą rzeczy w XXI wieku nie do uniknięcia. Zatraciliśmy głębie więzi z Bogiem. Tak jak te więzi, które międzyludzkie dzisiaj są bardzo, bardzo płytkie, bardzo takie nadwątlone, choćby tym XXI wiekiem, że mamy erę internetu, smartfonów i ludziom wystarcza, że widzą się na Facebooku. Wiem, wszystko, cały ich świat. Zabierz im Facebooka i dramat się dzieje, tragedia, nerwowość. Ja nie mówię tylko o młodych ludziach, ale z Bogiem się nie da jak z Facebookiem. Z Bogiem się tak nie da. Do Boga nie da się tweeta wysłać. I nie chodzi o tweetowanie. Nie chodzi o krótkie tekściki lol, ok i inne rzeczy. To wystarcza w płytkich relacjach, jak facet napisał taką książkę Płaskie myślenie, właśnie o tym XXI wieku i o tym, jak współczesna technologia spłaszcza nasze myślenie, jak ludzie są coraz mniej inteligentni, coraz mniej oczytani i coraz bardziej tacy, no nazwijmy to, trochę półgłówkowaci. Jedyne, co umią, to obsługiwać swoje smartfony. I ja powiem tak, ma rację. Ale to się też przekłada nie tylko na więzi w Kościele, na więzi między nami jako ludźmi, ale przekłada się też na naszą więź z Bogiem, bo coraz trudniej nam jest wierzyć i szukać to, że ta głębia jest możliwa i ona jest realna.
że naprawdę możemy głęboko być z Bogiem. Że naprawdę, jak kiedy Jan mówi w swojej Ewangelii, Jezus w Ewangelii Jana 15 rozdziale, o byciu krzewem winnym i latoroślą i o tym, że możemy czerpiać z tych soków życia i możemy wydawać owoce, to wydaje nam się takie to dla tych wyjątkowych ludzi zarezerwowane. Ale powiem tak, każdy, za którego umarł Chrystus, jest wyjątkowy. Nikt bardziej, nikt mniej. Wszyscy staliśmy się wyjątkowi, skoro Chrystus za nasze grzechy umarł na krzyżu Golgoty. Gdy Mojżesz, czytamy dalej, gdy Mojżesz wracał do obozu, w namiocie pozostawał jego sługa Jozue, i to jest dla mnie niesamowite. Czemu tylko Jozue? Jak znacie historię, to Jozue później jest tym człowiekiem, który przejmuje pałeczkę po Mojżeszu. I tak naprawdę, jak patrzycie na Jozuego, jest to Boży człowiek? To jest Boży człowiek. A wiecie, skąd to się wzięło? Że ten Jozue był w tym namiocie. On nie stał z boku i patrzył, jakie przerażenie jest tam na górze. On nie stał z boku i mówił: o, ten Mojżesz to wielki sługa Boży. Fajny gość, że on tak ma, ja tak nigdy nie będę miał. Ale nawet jak Mojżesz opuszczał ten namiot, to on tam był. On poznał tego Boga, on doświadczał tej obecności Bożej. I to jest ten Jozue, który później jest gotowy przewodzić narodowi, jest gotowy przeprowadzić ich przez Jordan, jest gotowy stawać przed wyzwaniami, jest gotowy stawać w obliczu grzechu i konsekwentnie się z nim rozprawiać. Zna wolę Bożą, ma bojaźń Bożą i jest przerażony nawet tym, co Bóg chce przez niego zrobić, ale jest gotowy, bo on nie stał poza obozem, on nie stał poza namiotem, ale on chciał tego samego Boga poznać, którego znał Mojżesz. I tu jest napisane: był młodym wówczas człowiekiem. Wszyscy myślą, że jak będą starzy, to złapią Pana Boga za nogi. Wszyscy myślą, że na Boga mają czas w swojej starości i przed śmiercią staną się prawdziwie wierzącymi. I nie mówię tu tylko o katolikach. Mówię o młodych ludziach również w naszym kościele. Wszyscy myślą, że mają czas. Nie macie czasu, bo tak naprawdę jeśli teraz was nie ciągnie, jeśli teraz nie chcecie tego namiotu, to później go na pewno nie będziecie chcieli. Będzie mnóstwo innych rzeczy, które zabiorą wam czas. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, i to jest prawdą, że diabeł zawsze znajdzie zajęcie dla bezczynnych rąk. Jak jesteś bezczynny w swoim życiu duchowym, to diabeł zawsze znajdzie ci zajęcie. Jak jesteś leniwy duchowo, to diabeł zawsze znajdzie ci zajęcie. A Salomon mówi: przechodziłem koło roli próżniaka i koło roli leniwca i nic, jak jego pole jeszcze mówił, jeszcze trochę pośpiesz, trochę podrzemie, a wnet wszystko to, co miał, porosło chwastami. I wszystkim się wydaje, że on zdąży i on ma czas. Powiem, ludzie są 10 lat w kościele i oni ciągle stoją poza obozem, wiedzą tam o jakimś grzmiącym Bogu, słyszą jakieś kazania o grzmiącym Bogu, ale wracają do domu i żyją tak samo. I czekają, aż tam jakiś pastor bardziej święty tego Boga odwiedzi, bo tego oczekujemy oczywiście od pastorów, że to oni mają stać twarzą twarz z Bogiem i starsi zboru. Powiem wam, nic z tych rzeczy. Oni w pierwszej kolejności, a potem każdy z nas. Bóg nigdy nie zamierzył stworzyć sobie pośredniaka, żeby ludzie trzymali się od Niego z daleka. Nie musiałby wtedy dawać swojego Syna. Ale dał swojego Syna, abyśmy wszyscy mieli bezpośredni przystęp do tronu łaski. I to jest kolosalna różnica. Ale idziemy dalej. Mojżesz, słuchajcie, no tyle co zobaczył i przeżył z Bogiem, powiedzcie, jakbyście tylko tyle przeżyli, wystarczyłoby wam? Szczerze. Komu z was by wystarczyło? Bylibyście zadowoleni, nie? Tak mało tylko? Aha, no. To wielu z was jak Mojżesz jest, bo on dalej mówi tak, zobaczcie, dalej 33 rozdział. Mówi tak Mojżesz, od 12 wiersza. Mojżesz zwrócił się do Pana: zauważ proszę, powiedział, że chociaż zlecasz mi prowadzenie tego ludu, mówisz, że znasz mnie po imieniu i zapewniasz o swojej przychylności, to jednak nie objawiłeś mi, kogo ze mną poślesz. Teraz więc proszę, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi poznać Twoje drogi. Chciałbym Cię poznać, chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. Weź też pod uwagę, że ten naród jest właściwie Twoim ludem. Ja tak sobie to czytam i mówię: Mojżesz, chłopie, co Ty w ogóle gadasz? Widziałeś Boga twarzą w twarz, a Ty jeszcze mówisz: Panie Boże, bo ja bym chciał być jeszcze bardziej pewny. Ale powiem wam, to chyba jest dobry problem.
Wręcz się ze mną zgodzi. To jest chyba dobre. Mój Panie Boże, ja chcę poznać Twoje drogi. Bo wiecie, życie z Bogiem to nie jest ten jeden moment twarzą w twarz. Ale to są lata, długie lata, w których wiele różnych rzeczy się dzieje i czasami mamy lepsze i gorsze chwile. I Mojżesz o tym wie i mówi, ja, to nie koniec. On nie mówi, Boże, ty już Cię teraz, to już wszystko zobaczyłem, to już wszystko jest okej, okay, ale mówi, ja chcę jeszcze lepiej poznać Twoje drogi. Mówi, chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w Twoich oczach i to nie jest mój naród, tylko Twój naród. On wie, on nie jest człowiekiem, który jest naiwny, on wie, że jeszcze wiele przed nim. Mówi, Panie, tak bardzo chciałbym być pewny, że jesteś w tym. Wiecie, to jest podobna trochę sytuacja jak, nie wiem, z tą naszą kaplicą. Kiedy zaczęliśmy budowę, to ja nie wierzyłem, że nas na to stać. Znaczy, to już nie była kwestia wiary, to były fakty, były na to pieniądze. Z takiego małego zboru, jakim jesteśmy, i ani jedna złotówka nie pochodziła z zagranicy. Ani jedna. To jest łaska Pana Boga. Ale wiecie, nagle się pojawiają myśli, Panie Boże, co to teraz będzie dalej? I typu, to był najprostszy etap. Teraz dopiero się zaczyna jazda bez trzymanki. I wiecie, załapałem się na tym, że ja już myślę nie pozytywnie, tylko tymi kategoriami, co będzie, jak będzie, nie wiem. Ale powiem tak, Panie, pokaż mi Twoje drogi. Chcemy zobaczyć, chcecie zobaczyć te Boże drogi? Bez żadnych wariacji, żadnego kombinowania, po prostu ja chcę zobaczyć Boże drogi. Co Bóg chce zrobić z nami, przez nas? I nie tylko mówię o murach. Wiecie, że mury to jest tylko to, co potrzebujemy, ale to nie jest ta najważniejsza rzecz pod słońcem. Najważniejsze jest to, żebyśmy stali przed Bogiem we właściwy sposób. Żebyśmy Boga pojmowali we właściwy sposób. I Mojżesz mówi, wówczas Pan zapewnił, możesz być spokojny, pójdzie z Tobą moje oblicze. Inaczej Bóg mówi, będę Ci błogosławił w tej drodze. Wiecie, wiele razy Bóg do Ciebie mówił, że będzie Ci błogosławił, ale nie do końca czasami w to wierzymy, prawda? Ale Wy jesteście święci ode mnie. Bóg mówił mi wiele razy i ja nie do końca zawsze w to wierzę. To jest mój problem. Czasami mój brak wiary. Bóg mówi, tyle lat, chłopie, byłeś w różnych sytuacjach i może czasami bardziej ekstremalnych, czy Cię zawiodłem? Oczywiście, że nie. A za chwilę jestem jak Izrael, jak lud twardego karku. Mówię, Panie, ale czy Ty jesteś ze mną? Czy Ty mnie błogosławisz? Mojżesz na to, jeśli Twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Mojżesz wie jedno, jeśli w czymś nie ma Boga, to szkoda czasu. Jeśli Bóg z nami w czymś nie jest, możemy tutaj mieć programy, jakie chcemy, słuchajcie, rakietami w kosmos latać. Czasami mam wrażenie, że o to chodzi w kościołach. Że im więcej fajerwerków, tym niby większa Boża chwała i obecność. Możemy mieć to wszystko i nie mieć nic. Jeśli w czymś, co w naszym osobistym życiu nas dotyczy, nie ma Boga i Mojżeszowi o to chodziło, Panie, jak Ty z nami nie pójdziesz, to po co w ogóle mamy iść? To po co się ruszać? Może jesteś w takim miejscu, że Bóg Cię do czegoś powołuje i to jest jedno pytanie, które masz. Boże, czy jesteś ze mną? Bóg dzisiaj może chce Ci odpowiedzieć. A może jesteś w tym miejscu, że się zastanawiasz i nie masz odpowiedzi, czy Bóg w tym jest. Nic nie rób, błagam Cię. Dopóki nie masz pewności tej, którą miał Mojżesz, kiedy Bóg powiedział, jestem z Tobą, bądź spokojny. Nic nie rób. Bo to jest ważne, Kościół nie został stworzony po to, żeby wymyślać swoje, żeby wymyślać swój sposób na życie, ale żeby naśladować sposób życia naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. I chociaż czasami wiele rzeczy wydaje się fajnych, wiele rzeczy wydaje się dobrych, to pytanie jest, czy Bóg mnie w tym prowadzi? Czy Bóg z nami w tym jest? To może dotyczyć różnych dziedzin naszego życia. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami? Wiecie, w świecie, w którym musimy podejmować
tak decyzję w jednej chwili. Ktoś dzwoni i mówi: Panie, bierzesz Pan czy nie? Kupujesz Pan czy nie? W świecie, w którym nikt nie daje Ci miesięcy na zastanowienie, w świecie, w którym nikt nie mówi Ci, że masz 2 tygodnie na szukanie Pana i Bożą odpowiedź, w świecie, w którym po prostu musimy podejmować codziennie, ile podejmujecie decyzji. Cały szereg różnych, mniej lub bardziej poważnych, z mniejszymi lub większymi skutkami dla Waszego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, jakkolwiek innego. My jesteśmy przyzwyczajeni, że jest akcja, reakcja, że musimy podjąć decyzję tu i teraz. Ktoś nas pyta, żąda odpowiedzi i my boimy się powiedzieć: wiesz co, nie, stop. Przecież czasami denerwował mnie Bogdan Pszczoła. On ogólnie często mnie denerwuje, ale dlatego, że się dobrze kumplujemy i Pan Bóg nas razem postawił na jednej drodze i my się obaj denerwujemy, ale w pozytywnym sensie. Ale wiecie, o jednej rzeczy się od niego nauczyłem: denerwowało mnie to. Zawsze jak o czymś z nim gadałem, co wydawało mi się oczywiste, to on mi mówił: muszę się o to pomodlić. Ja mówię: chłopie, ale o co sobie myślę? Ja tu taki fajny plan wywaliłem czarno na białym, a mówię: muszę się o to pomodlić. Wiecie, to była jedna z rzeczy, której się musiałem nauczyć i ciągle się jej uczę. Że może mi się coś wydawać fajne, wspaniałe i naprawdę może nawet błyskotliwe, choć w moim wypadku to raczej mało prawdopodobne, ale pytać Pana. Wiecie, Mojżesz o tym dobrze wiedział. I mówi: Panie, ja chcę być pewny, że Ty jesteś z nami i że Ty z nami idziesz i Ty dalej nas będziesz prowadził. Pan ponownie zapewnił Mojżesza. Bóg się nie boi nas zapewniać. Bóg się nie boi nas zapewniać. Bóg nie boi się nas zachęcać. Stanie się zadość temu, o czym mówisz, dlatego że znalazłeś łaskę w moich oczach i znam Cię po imieniu. Nie jesteś ktoś tam, ale znam Cię po imieniu. Wiecie, że Bóg zna nas po imieniu? On, kiedy myśli o tym zborze, to nie myśli o Radosnej, o społeczności na Radosnej, tylko on wie o Izie, on wie o Szymonie, o Magdzie. Nie ma zaników pamięci ani problemów z zapamiętywaniem imion. Mało tego, nasze imiona zapisał w Księdze Żywota. I mimo, że one się tam mocno powtarzają, ale on wie o każdym z nas, bo zna nas po imieniu. Wiecie, co Mojżesz mówi dalej? Mojżesz prosił: pokaż mi, proszę, Twoją chwałę. Sobie myślę, to jest niesamowity facet. Nigdy mu nie dość. Mówi: Panie, chcemy widzieć Twoją chwałę. Sobie pomyślałem, ja nawet dzisiaj na to miejsce przyszedłem trochę zmęczony i nie powiem, że z jakimś tam mega entuzjazmem. I ostatnią rzeczą, którą dzisiaj przyszedłem i powiedziałbym: Panie, pokaż mi swoją chwałę. Nie. A to tylko źle świadczy o mnie. A dobrze o Mojżeszu, który mówi: to mało, Panie Boże, pokaż mi Twoją chwałę poprzez to, jak będziesz z nami szedł w tej drodze, jak będziesz nam błogosławił. Pan odpowiedział: ja sprawię, że przejdzie przed Tobą cała moja dobroć. Ogłoszę przed Tobą imię JHWH, bo okazuję łaskę temu, który mu ją okazuje i darzę miłosierdziem tego, którego nią darzę. Następnie powiedział: mojego oblicza zobaczyć nie możesz. Człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. Oto jest miejsce przy mnie, wskazał Pan. Ustaw się na tej skale. Gdy będę przechodziła moja chwała, umieszczę Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię moją dłonią, aż przejdę. A gdy usunę moją dłoń, zobaczysz mnie z tyłu, mojego oblicza nie zobaczysz. To jest to miejsce, o którym Wam mówiłem, że niektórzy mówią: ale tu tak, a tu tak. Dlatego mamy tu jasne wyjaśnienie. Bóg mówi: tak, zobaczysz moją chwałę. Zobaczysz całą moją, co? Dobroć. Jak mi ludzie mówią, że w Starym Testamencie Bóg jest zły, to sobie myślę, oni nie, chyba nie ten Stary Testament czytają. Mojżesz mógł doświadczyć całego Bożego miłosierdzia, całej Bożej dobroci. Bóg przechodzi. Mało tego, kiedy znowu staje przed Bożym obliczem, kiedy znowu przychodzi i już ma on spisywać tablice kamienne, ma w nich ryć. Kiedy schodzi, kiedy staje przed ludem, wiecie, co jest napisane, że jego twarz jaśnieje i ludzie nie mogli stać bezpośrednio przed nim, bo jego twarz tak jaśniała. Od czego? Od przebywania z Panem. Wiecie, czasami jedyne, dlaczego ludzie nie mogą stać naprzeciwko nas, to jest nasz oddech. To jest jedyna rzecz. Ale niezwykłą rzadkością jest to, żeby ludzie w nas mogli zobaczyć ten rodzaj chwały. Żeby mogli zobaczyć ten rodzaj życia, który prowadził Mojżesz. Żeby mogli doświadczyć i zobaczyć ten rodzaj więzi z Bogiem, którą miał Mojżesz. On stawał
mieli tego swojego pośrednika, on stawał przed Bogiem, kiedy schodził, jego oblicze jaśniało. Ja wierzę, że to jest dzisiaj możliwe i to nie chodzi o to, że nie wiem, jakieś światło się będzie odbijać, choć pamiętam, jak jeden brat miał jakiś taki swój odjazd, jakąś aureolę kiedyś nade mną widział. Obawiam się, że to co najwyżej była poświata świetlna. Ale sobie myślę, że Słowo Boże mówi w liście do Koryntian, że nasze życie tak powinno wyglądać, że przechodzimy z chwały w chwałę. I stajemy się podobni do kogo? Do kogo stajemy się podobni? Do Jezusa. Powiem Ci, Twoje jaśniejące oblicze to Jezus w Tobie. Twoje dzisiaj jaśniejące oblicze to Jezus widoczny w Twoim życiu przez Ciebie. To kiedy ludzie patrzą na Twoją twarz i nie widzą jakiegoś zramolałego, pełnego zaprzeczenia człowieka, który mówi im o Bogu, ale jego życie jest zaprzeczeniem tego Boga. Twoje jaśniejące oblicze to Boża obecność w Twoim życiu. Twoje jaśniejące oblicze to moc Ducha Świętego, pełnia Ducha Świętego każdego dnia, w której chodzisz i w której, która jest częścią, pełną częścią Twojego życia. To jest Twoje jaśniejące oblicze. Twoje jaśniejące oblicze to uświęcenie, bez którego, jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, to jest ostatni tekst, którego dzisiaj chciałbym przeczytać, z 12 rozdziału. To jest niesamowity tekst, słuchajcie. Bo wielu ludziom dzisiaj się wydaje, że łaska to coś takiego, co sprawia, że mogę robić, co chcę, żyć jak chcę, z Panem Bogiem być na bakier, bo się ochrzciłem i bez jakichkolwiek ceregieli stawać przed Bogiem. Ale Słowo Boże tak nie mówi. Jeśli w Starym Testamencie Bóg wymagał oczyszczenia od narodu, od kapłanów, to tego samego oczyszczenia ten święty Bóg oczekuje od nas i daje nam tą możliwość, bo mówi, jeśli zgrzeszymy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, do którego możemy przychodzić z naszymi grzechami, wyznawać je. I to jest nasze oczyszczenie. Autor pisze tak, od 14 wiersza mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego co? Nikt nie ujrzy Pana. Powiem Ci tak, jeśli nie możesz ujrzeć Pana w Twoim życiu, to zadaję Ci pytanie, czy dążysz do pokoju ze wszystkimi i czy dążysz każdego dnia do uświęcenia w swoim osobistym życiu? Jeśli nie, to prawdopodobnie to jest wynik tego, że trzymasz się z daleka od tego namiotu, by być z Bogiem. To prawdopodobnie to jest ten grzech, który sprawia, że telewizor, komputer i wszystko inne, Twoje życie, Twoja kariera, Twoje hobby, wszystko inne jest ważniejsze niż Bóg. I nie dążysz do uświęcenia. Twoje uświęcenie być może sprowadza się do nabożeństwa. Ja często o tym mówię, słuchajcie, ale to jest ten najgorszy rodzaj religijności, który nam grozi. Tylko przychodzenie do kościoła. Powzruszać się, może popłakać, a może poradować w pląsach. Ale nic, co nas nie zmienia. Nigdy o to Bogu nie chodziło. On mówi, dąż do uświęcenia, bo bez tego uświęcenia nie możesz ujrzeć Pana. I nie myślę tylko w tych kategoriach tu i teraz, ale też w wieczności. Chcesz widzieć Boga? To będziesz przeżywał to, co przeżywał Izajasz. Chcesz widzieć Boga, to tydzień temu, kiedy kończyłem kazanie, zakończyłem je listem Jakuba, gdzie Bóg mówi, oczyście zwróćcie się do Boga, przeciwstawcie się diabłu, oczyście ręce grzesznicy i tam płaczcie, smućcie się, biadajcie, radość niech się w żałość obróci. Tam Bóg konkretnie mówi, czym jest pokuta. Chcesz oglądać Boga? Zacznij myśleć w swoim życiu o uświęceniu. To nie jest slogan. To nie jest gadanie pastorów, bo tego się od nich oczekuje, ale to jest słowo, żywe słowo od Boga, które mówi dzisiaj do nas, do mnie i do Ciebie. Uważajcie też, aby nie ktoś nie pozostał z dala od Bożej łaski. Jak? Wierzący człowiek? Zobaczcie, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania, nie doprowadził do zarażenia się wielu. Do zamieszania, wiecie, niewiele nigdy trzeba. Ale jak człowiek ma gorzką żółć w swoim życiu, jak ma nieprzebaczenie, jak tylko sączy jadem na lewo i prawo, jak oczernia swojego bliźniego, to niewiele trzeba. Jak ma ciągle wiele do powiedzenia na temat innych, nigdy na swój temat.
Jak ciągle tylko widzi w innych, nigdy nie w sobie. Więc autor mówi, żeby ktoś nie był z dala od łaski. Wiecie, jak jesteś blisko łaski, to będziesz miał łaskawe spojrzenie na innych. To będziesz rozumiał, czym jest przebaczanie innym. Będziesz rozumiał, co to znaczy doświadczać przebaczania od innych, od Boga i od innych. I to doprowadzi w kościele i pośród braci i sióstr do zarażenia wielu. Wiecie, jak taki kwas się wyleje, to potem, no niestety, kwas jest w wielu miejscach lokalnej wspólnoty. Dopilnujcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaw, który za jeden posiłek oddał prawa swego pierworództwa. Zobaczcie, tam są bardzo wysokie standardy. Oni nie mówią, autor tutaj nie mówi, że łaska sprawia, że możemy żyć jak chcemy, ale mówi, nie bądźcie głupi jak Ezaw, który tylko dla chwili przyjemności, żeby zjeść, pozbawił się Bożego błogosławieństwa, pozbawił się pierworództwa. Nie bądźcie tak rozwiążni, nie bądźcie tak głupi. Mało tego mówi, to wy pilnujcie, żeby to nie miało miejsca w waszej wspólnocie. Jeśli ktoś odchodzi od Boga, jeśli ktoś za miskę zupy, za chwilę przyjemności jest gotowy deptać łaskę, to Słowo Boże mówi, napominaj go. Nie pozwól, aby ktoś był z dala od tej łaski z powodu jakiejś przyjemności, z powodu jakiegoś grzechu. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Wiecie, czasami jeden raz wystarczy, żeby zniszczyć całe swoje życie, żeby zaprzepaścić wszystko. Nie mógł już skorzystać z możliwości opamiętania, chociaż zabiegał o to ze łzami. To pierworództwo mogło być dane tylko jeden raz. Ezaw je stracił. Płakał, zabiegał ze łzami, ale nic się już tutaj nie mogło zmienić. Nic. Nie podeszliście bowiem do prawdziwej góry i to tutaj autor odnosi się właśnie do tej góry Synaj, buchającego żarem ognia od ciemności, mroku lub huraganu. To musiało robić wrażenie, wiecie, jak czasami nam ziuchnie wiatr, jak przyjdzie taki grat, to no budzi w nas to lęk, no to jest niesamowite. Nie zbliżyliście się do dźwięku trąby, który musiał robić wrażenie, albo grzmotu słów, po których słuchacze błagali, by już do nich nie mówić. I to jest prawdą, kiedy lud to słyszał, to oni błagali, żeby Bóg do nich nie mówił. I nie chodziło o to, że Bóg miał skrzekliwy głos, nie do zniesienia. Nie mogli oni znieść nakazu, nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane. Ale oni nie mogli tego zrozumieć, nie mogli znieść tego nakazu, a zjawisko było to tak straszne, że autor mówi, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżę. Powiem wam, jest rodzaj przerażenia i drgania, który powinien być w naszych sercach, to jest ten rodzaj. Przerażenia i drgania przed naszym miłującym, kochającym, ale i świętym Bogiem. Rodzaj przerażenia i drgania, który ma sprawiać, że mamy w trzeźwości nasze umysły postawione w stan trzeźwości, badania, czy naprawdę chodzimy z Bogiem, czy naprawdę żyjemy tak, jak to On tego od nas oczekuje. Lecz mówi, przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania, odsłania inny świat, mówi, kurtyna się odsłania, zobaczcie, co za nią stoi. Żywa, tu jest napisana, do miasta żywego Boga. Bóg, który żyje, Bóg, który jest wciąż ten sam, Bóg, który jest kochający, do dziesiątków tysięcy aniołów. Możemy widzieć, możemy rozumieć, możemy doświadczać duchowej rzeczywistości, do uroczystego zebrania. To nie jest byle jakie zebranie, słuchajcie. To nie jest byle jakie spotkanie, ale ono jest uroczyste z wielkim Bogiem na tronie. Jak czytacie Księgę Objawienia, jak tylko rąbek jest nam odsłonięty tego, co się dzieje w niebie, jak wielka chwała, jak wielki majestat, jak wielka bojaźń panuje w sercach tych, którzy tam się znajdują. Niesamowite. Do zgromadzenia pierworodnych, zapisanych w niebie, do ciebie i do mnie, którzy zapisani jesteśmy w niebie i dalej zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych,
którym dano doskonałość. Oni ją nie osiągnęli sami, ale dano. Wiecie, Słowo Boże mówi, że przyjdzie dzień, w którym nasze znikome ciała będą przyobleczone w to, co nieznikome. Kiedy nasze znikome ciała będą przemienione w ciała czyste, będą przemienione w ciała uwielbione. Kiedy nie będzie nas ciągnęło do grzechu, kiedy nie będziemy musieli zmagać się już z pokusami. To jest wszystko to, co Bóg nam daje. To sprawiedliwość, którą otrzymaliśmy i którą otrzymujemy. I to sprawi, że staniemy doskonali. Nie z nas, ale poprzez Jego przemianę, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. I do pośrednika innego już niż Mojżesz, innego niż ten namiot, do pośrednika nowego przymierza, Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, co dalej jest napisane. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. On się odnosi do całego tego Starego Testamentu, do początków i do Mojżesza, do tego wszystkiego i mówi, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Krew, która przemawia lepiej niż krew Abla. A Bóg, musimy powiedzieć, był zachwycony ofiarą Abla. Był zadowolony z niej. Ale mówi, jest coś więcej. Jest nowe przymierze. Coś więcej. Jest krew Chrystusa, która ciągle jest, która ciągle oczyszcza, która ciągle kropi, która ciągle oczyszcza, która ciągle jest dana człowiekowi, aby mógł żyć, aby mógł być oczyszczony, aby anioł śmierci nie dotknął jego życia. I nie mówimy tu tylko o śmierci fizycznej. Aby mógł żyć. Wiecie, dzisiaj ludzie wolą obalać prawdę Ewangelii o tym, czy piekło jest wieczne, czy nie. Wolą mówić, że piekło nie jest wieczne. Wolą mówić o jakimś dziwnym uniwersalizmie, że wszyscy i tak będą zbawieni. Wolą Pana Boga przerabiać na swój sposób, niż uwierzyć w to, że jeśli uchwycą się Jezusa Chrystusa, to są zbawieni i nie muszą bać się wiecznego piekła. A ponieważ boją się wiecznego piekła, nie za bardzo chcą tego Jezusa, to wolą wymyślać nowe prądy teologiczne, które mówią, że piekła nie ma. Ale powiem wam, piekło jest i ono jest straszne. A najstraszniejsze jest w tym to, że to jest brak obecności Boga. Że to jest brak obecności Boga. I to jest wieczne potępianie i ja z tym nie dywaguję. Być może we wrześniu będę mógł więcej powiedzieć na temat piekła, na to też się przygotowuję. Ale co mówi dalej? Mówi, strzeżcie się. Strzeżcie się. Mówi to do ludzi wierzących. On nie mówi to do ludzi poza kościołem, ale mówi do tych wierzących ludzi. Strzeżcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Widzicie, jak tendencją tamtych ludzi Izraela było to, że oni lekceważyli to, co Bóg do nich mówił. Czyli jak nasze dzieci. Mówimy do nich, a oni tak robią swoje. Macie tak czasami? Ja mam często. Modlę się o dzień, kiedy nie będę musiał tego znosić. Ale na razie tak jest. Ale powiem wam tak, my jesteśmy jak nasze dzieci bardzo często. Bóg do nas mówi, trzymaj się z daleka, a my robimy swoje. A Bóg mówi, strzeż się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Strzeż się, abyś nie lekceważył tego Boga, bo któregoś dnia On zapłaci za wszystko, co czynisz. Któregoś dnia Jego łaska, Jego miłosierdzie się skończą. Któregoś dnia Jego cierpliwość się skończy. Któregoś dnia będzie za późno. I mówi dalej, jeśli tamci nie uszli bezkarnie, a też byli narodem wybranym, też Bóg mówi, że są wybrani, że są święci, że ich wybrał. Tak samo, słuchajcie, jeśli oni nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Jeśli dzisiaj odrzucamy Chrystusa, i nie myślę tu tylko o niewierzących, którzy nie podejmują decyzji, bo On tu mówi do wierzących, więc możemy odrzucać to, co mówi do nas Bóg. Możemy być mądrzejsi, możemy mówić Biblia Biblią, życie życiem. Nie możemy tego tak serio traktować, że dzisiaj wszyscy są liberalni, kościoły są coraz bardziej liberalne i nie ma co być ortodoksyjnym. Możesz nie być ortodoksyjnym, żyj jak chcesz, to jest twoja sprawa, ale powiem ci, któregoś dnia Słowo Boże mówi, że jeśli tamci nie uszli bezkarnie, to powiem ci, nie jesteś na lepszej pozycji i nie ujdziesz bezkarnie. Ani ty, ani ja, nikt z nas. Nie poczytuj Bożej cierpliwości za Bożą słabość, ale za Boże miłosierdzie. Nie poczytuj Bożej łaski i cierpliwości za słabość. Ten, którego głos wtedy wstrząsnął ziemią, teraz tak powiada, jeszcze raz wstrząsnę, ale nie tylko ziemią,
ale i niebem. Słowa jeszcze raz dotyczą usunięcia tego, co nietrwałe, ponieważ jest stworzone, aby przetrwało to, co jest niewzruszone. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowujmy wdzięczność, z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem, w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Nasz Bóg bowiem jest ogniem, który może strawić wszystko. To jest niesamowite, co tu jest powiedziane o Bogu. Dlatego autor mówi, że i tak, którzy otrzymują niewzruszone królestwo. Słowo Boże w wielu miejscach o tym mówi. List do Efezjan chociażby, kiedy mówi o dziedzictwie, które mamy w Chrystusie. Otrzymałeś niewzruszone królestwo. Otrzymałeś to od Boga z Bożej łaski. Otrzymałeś coś, co jest niewzruszone. To wszystko przeminie, słuchaj. Ten świat, twoje życie, twoje ciało, jak trawa zmiennie, jak kwiat, to wszystko zniknie. Zestarzejemy się, może się zestarzejemy, może nie. Może umrzemy wcześniej, ja tego wszystkiego nie wiem. A to nie ma znaczenia. Znaczenia ma nasza wieczność. Dlatego autor mówi, zachowajmy wdzięczność. Wdzięczność, i powiem wam, wdzięczność dla mnie synonimem jest tego dziękczynienie. A niczym innym jak dziękczynieniem jest Wieczerza Pańska, kiedy stajemy i dziękczynimy za to, co Chrystus dla nas uczynił. I Słowo Boże mówi, zachowuj wdzięczność. Zachowuj wdzięczność i z nią pełnij służbę. Nie jeden z nas, nie dwóch, nie jak książki mówią, 10% danego zboru zawsze jest zaangażowanych w zbór. To jest tragedia. Tylko dlatego, że tak mówią statystyki, to nie znaczy, że ja będę to tego oczekiwał w swoim życiu i w tym kościele. Ja wierzę, że wszyscy, każdy z was jest odpowiedzialny, a jak nie chcesz tego zrobić, to jesteś po prostu leniwy, jesteś egoistą. I nie myślisz o innych i jesteś nieposłuszny Bożemu Słowu. Bóg nas tutaj nie postawił w tym miejscu, żeby było dwóch, którzy robią za nas wszystkich, ale postawił nas w tym miejscu, abyśmy wszyscy siebie nawzajem błogosławili. Żebyśmy wszyscy razem wdzięcznie służyli Bogu, nie mnie. My ciągle jakby ciągle nam się wydaje, że to my... Nie, wszystko co robimy, powinniśmy robić na chwałę dla naszego Pana, więc służymy tym Bogu. Kiedy daję kubek wody Asi, to komu daję ten kubek wody? Jezus mówi, mnie uczyniliście. Kiedy kogoś odwiedzę w szpitalu, to komu to uczyniłem? Oczywiście, że w jakiś sposób dany człowiek ma zachętę, ale Jezus mówi, to mnie odwiedziliście. To jest Boże myślenie, to jest Boży sposób myślenia. Więc zobaczcie, co mówi. Nie jesteś tu tylko po to, żeby przekimać do śmierci i znaleźć się po drugiej stronie, ale masz wiernie pełnić służbę taką, którą Bóg, do której Bóg cię powołuje. Jest to na pewno służba uświęcenia w twoim osobistym życiu. Jest to służba bycia mężem, żoną dla swoich dzieci. Jest to służba bycia sługą dla swoich współbraci w kościele. To są te służby. To nie są wielkie nazwane służby, które tu musimy mieć i odnotowane, jakie grupy mamy w kościele i jakie służby. Możemy wiele, wiele błogosławieństwa wnosić w życie innych, o czym wielu innych nie musi wiedzieć i nie musi to być na żadnej tablicy. Po prostu do tego jesteśmy powołani. I zobaczcie, co jest dalej, co jest napisane. Pełnijmy służbę w sposób jaki? Odlotowy. Najbardziej odjazdowy, żeby się młodzi dobrze czuli. Nie. To jest napisane miły Bogu. To, co robimy, musi znaleźć odpowiedź w tym, czy to jest miłe Bogu, czy to jest ośmieszające Boga. Czy to przynosi Bogu chwałę, czy uwłacza Bogu. Zobaczcie dalej, z szacunkiem. Z szacunkiem. Bóg to nie koleś, ja to ciągle powtarzam, którego mogą klepać po ramieniu. Bo ktoś, ja nie wiem, co ludzie mają, ale uchwycili się słowa Abba, które znaczy rzeczywiście tatusiu, ale poczytajcie je w kontekście, że to nie jest takie tatusiu. To jest ciągle ten sam święty Bóg. Wielki, potężny. A ludzie z tego słowa robią po prostu całą teologię.
Bądź ostrożny, czy w tym, jak podchodzisz do Boga, jest szacunek? Czy w tym, jak służysz Bogu, jest szacunek do Boga? I poczucie odpowiedzialności nie wobec innych, to jest napisane wobec Niego. Jesteś odpowiedzialny wobec Boga. Ja jestem odpowiedzialny wobec Boga i każdy z nas jest odpowiedzialny wobec Boga, więc ja was mogę oszukiwać, wy mnie możecie oszukiwać. Możemy się robić w trąbę każdego dnia, słuchajcie, możemy zakładać maski, ale powiem wam, to i tak wszystko wychodzi na jaw, bo jest wobec Boga. I Bóg ocenia, czy to, co robimy, robimy z właściwych motywacji, z właściwych powodów. Dlatego kończy to niebagatelnym tekstem, który mówi: nasz Bóg jest ogniem, który może strawić wszystko. Mówi: pamiętaj w tym, co robisz, jaki jest Bóg. Z jednej strony pełen cierpliwości, miłosierdzia, miłości. Bóg jest miłością. Naprawdę, tak mówi Boże Słowo. On nie ewoluował w sensie takim, że to dopiero nowe przymierze przyniosło nam Boga miłości, bo to jest nieprawdą. To oznaczałoby, że Bóg jest zmienny, a On jest niezmienny. Prawda? On się nie zmienia. Więc ten sam Bóg w pierwszej księdze Mojżeszowej, po objawienie, to jest ten sam Bóg i On jest miłością. On jest miłosierdziem, On jest sprawiedliwością, On jest świętością, On jest sprawiedliwością i wszystkim tym, o czym mówi Boże Słowo. W tych właściwych proporcjach. Kochani bracia i siostry, ja dzisiaj chciałbym zadać nam pytanie: co chcesz? Czy chcesz przeżyć życie, patrząc tylko z daleka na tego wielkiego Boga i myśleć sobie: nie, to mi wystarczy? Czy chcesz wejść do tego namiotu, w którym jest obłok Pana? Czy chcesz wejść tak głęboko, żeby móc powiedzieć: jestem tak z Bogiem, moja więź z Bogiem? I to, wiecie, ludzie myślą, że dzisiaj postanawią, jutro się pomodlą, potrwa to przez 3 dni i odrobinę było otwarte. To tak nie działa. Wielu tych ludzi, którzy opisuje swoje życie z Bogiem, mówią, że czasami to trwało naście, czasami 10 lat, zanim doszli do takiej głębi z Bogiem. Ale powiem wam, ilekolwiek by to nie trwało, kiedyś trzeba zacząć. Moje pytanie brzmi: czy ty dzisiaj jesteś gotowy dążyć do pokoju i do uświęcenia? Czy ty dzisiaj jesteś gotowy zdecydować i zacząć zmieniać pewne rzeczy, coś w swoim życiu, krok po kroku? Czy jesteś gotowy dzisiaj zapytać: Panie Boże, czy ty jesteś w ogóle w tym, co ja robię, w tym miejscu, w którym jestem? Czy nie jest tak, że obłok jest gdzie indziej, a ty jesteś gdzie indziej? Czy w tym, co robisz, nazwijmy to, co nazywasz, pracuję dla Boga, służbę dla Boga, czy służę Bogu, czy dzisiaj możesz powiedzieć: Panie, zadać Bogu pytanie: Panie, czy ty jesteś w tym ze mną? Czy ty mnie w tym prowadzisz? Czy twoja ręka jest ze mną? Czy wolisz, żeby to ktokolwiek, pastor albo jacyś tam inni, ci bardziej duchowi, wiecie, to się patrzy na nich w kościele z przymrużeniem oka, nie? Bo jednak trochę za poważnie Boga traktują, tam nie ma co. Czy wolisz takich pośredników? Tylko zobacz, co cię mija. Tylko zobacz, jak będzie wyglądało twoje życie i może się okazać, że w zetknięciu z ogniem, którym jest Bóg, nie dasz rady. Czy jesteś gotowy na to, że naprawdę twoje życie może się tak zmienić, że twoja twarz będzie jaśniała, nie dlatego, że będziesz miał sztuczny uśmiech na twarzy, ale naprawdę będziesz przemieniany przez Ducha Bożego i będziesz podobny do Chrystusa. Nie będziesz gadał, że stajesz się podobny do Chrystusa, bo to mi się tak wydaje, ale każdy, kto będzie z tobą przebywał, kto będzie z tobą rozmawiał, kto będzie z tobą miał kilkakrotnie, będzie mówił: Mariusz, ja nie wiem, co jest w twoim życiu, człowieku, ale po prostu to jest coś innego. To jest coś, z czym sobie nie radzę. To, co mówisz o Bogu i to, jak Go traktujesz. To, jak twoje oblicze jaśnieje. Kiedy będziesz przychodzić do kościoła, do zboru, do lokalnej wspólnoty, spotykał się z swoimi braćmi, kiedy nasze oblicza będą jaśniały. Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że Bóg do nas powiedział. Wiecie, ja lubię to, kiedy ludzie dzielą się tym, co przeżywają z Bogiem. Bo dla mnie to jest oznaka, że w ogóle czytają Boże Słowo. Ale czy jesteś dzisiaj gotowy powiedzieć: Panie, chcę więcej Ciebie, chcę poznać Twoje drogi, chcę poznać Twoją chwałę. Czy jesteś gotowy modlić się jak Paweł w swoich listach, który mówi: chcę więcej poznać, doznać, doświadczyć zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, chcę doświadczyć i cierpienia, ale i całej tej chwały, która za tym idzie. Chcę doświadczyć Boga w swoim życiu.
Czy będziesz stał z boku i ciągle zazdrościł, że był taki brat, którego ty znałeś, o jaki Boży człowiek? Albo przeczytałeś takie książce o Bożym człowieku, albo w innej, albo posłuchałeś kazania jakiegoś gościa, który też był, albo jest Bożym człowiekiem i będziesz siedział i tylko zazdrościł, czy będziesz jak Jozue, gotowy wejść z tym Mojżeszem do tego namiotu i siedzieć tam tak długo, jak długo trzeba, aby kiedy Bóg cię powoła, móc wykonać zadanie, które z góry wydaje się nie do wykonania. Dzisiaj ludzie nie chcą służyć. Bogdan się modlił o wysyłanie robotników. Ewangelizacja to jest jedna z rzeczy, podstawowa jedna z rzeczy, ale też wiele innych rzeczy, które potrzeba, dlatego że ludzie nie chcą służyć. Nie chcą służyć. Nie chcą brać odpowiedzialności, bo trzeba ją nosić. Bo trzeba być odpowiedzialnym, więc lepiej być kibicem. Lepszym lub gorszym siedzącym w ławce. Ale nie do tego powołał nas Bóg. Jeśli dzisiaj nie masz siły, to powiem ci, gdzie ona jest. W twoim namiocie z twoim Bogiem. Tam jest ta siła. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego ci nie idzie, bo brakuje ci mocy Ducha Świętego. A jeśli ci ją brakuje, to zacznij wołać i modlić się, aby ten Duch na nowo cię wypełnił. Abyś mógł służyć Bogu w ten określony sposób, którego On od ciebie oczekuje. Abyś mógł powiedzieć, Panie, chcę więcej. To będzie oznaczało, że być może twój komputer już będzie o wiele więcej razy wyłączony. Twoje seriale przestaną mieć znaczenie. Twój telewizor i wszystkie inne rzeczy, które kradną ci czas, przestaną mieć znaczenie. I może będziesz dziwnie się czuł, bo nagle Bóg zacznie mieć prawdziwe znaczenie. Bo nagle będziesz ekscytował się bardziej Bogiem niż nigdy dotąd. Ale powiem ci, siedź w tym namiocie i bądź pewny, że tam jest z tobą Bóg i Jego obłok. I Jego obecność i Boża chwała. Powiem wam, ja modlę się o to, żeby to było, ten zbór był takim miejscem. Żebyśmy przychodzili i zawsze wychodzili stąd przemieniani. Żeby tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, kiedy przychodzi grzesznik i widzi Bożą chwałę, to pada na twarz i wyznaje, że jest grzesznikiem. Wiecie, za tym tęsknię. Gdy nie trzeba będzie gadać, tylko o, bo ty jesteś wielkim grzesznikiem, rozumiesz to? No nie wiem, może to rozumie, ale kiedy przyjdzie i zobaczy Bożą obecność pośród nas. Nie ględzenie, nie narzekanie jedni na drugich. Ale Bożą obecność pośród nas. Czy to jest możliwe? Jeśli Bóg znał Mojżesza po imieniu i mówi, że zna nas po imieniu, to powiedzcie mi, co jest niemożliwe? To była kwestia wyborów, kwestia decyzji. Mojżesz podjął właściwe decyzje. Jozue podjął właściwe decyzje. Paweł podjął właściwe decyzje. Chrystus podejmował właściwe decyzje. Apostołowie podejmowali właściwe decyzje. Na pierwszym miejscu chcę widzieć Boga. To jest wszystko. To jest niby tak proste, ale zarazem tak skomplikowane i wszystko zależy dzisiaj od nas. Kiedy mówiłem o tej wdzięczności i dziękczynieniu i o wieczerzy, bo teraz będziemy mieć czas wieczerzy, to chciałbym, żebyśmy przez chwilę mogli się zastanowić. My zawsze tak pędzimy, wiecie, wszyscy już wiedzą, wieczerza, zaraz będzie koniec. Fajnie, rosół w domu, obiad. Słuchajcie, można tak, ale wolałbym, żebyśmy dzisiaj naprawdę się zastanowili. My dzisiaj stanęli, Panie, spożywam tą wieczerzę tydzień w tydzień, ale nie jestem pewny, czy Ty jesteś tak obecny w moim życiu, jak powinieneś być. Nie jestem pewny, czy w tym miejscu, w którym jesteś, Ty jesteś w moim życiu. Zanim dzisiaj spojrzysz tą wieczerzę i będziesz wyrażał swoją wdzięczność, ja mam nadzieję, że wyrażysz, to zrozumiesz, że to jest Boża łaska i Boża cierpliwość. Nie miej tego za słabość. Nie miej tego za słabość Bożą, ale za Bożą wyrozumiałość. Za Chrystusa, który wstawia się za nami przed obliczem. Za Ducha Świętego, który modli się o Ciebie i wstawia się za Tobą i za mną. Abyśmy żyli tak, jak Bóg dla nas przeznaczył. I to nie jest mamrotanie tylko dla jakichś wielkich ludzi, którzy gdzieś tam są do podziwiania, ale to jest to coś, co Bóg dla Ciebie i dla mnie przeznaczył, a co na własne życzenie trzymamy z daleka od siebie. Bracie, siostro, możemy doświadczać o wiele większych rzeczy. Nie poprzez emocjonalne uniesienia. Nie poprzez coś, że ktoś muzyką nas będzie w klimaty wprowadzał. Ale poprzez to, co będziesz przeżywał w swojej komorze z Twoim Bogiem. Może przestaniemy mieć problemy z świadectwami, ale będziemy musieli mieć kolejki do tego, żeby powiedział ktoś, co przeżywa swoim Bogiem. I nie krył się za tym, że ja się wstydzę. Ale wiecie, my z tymi rzeczami mamy problemy, bo problem jest główny. Że daleko jest nam od oblicza Bożego. Daleko. Ja nie mówię, że wszyscy. Ale jeśli dzisiaj jesteś daleko, to nie pozostań na tym fakcie, ale coś zmień. Zawołaj do Boga. Szukaj Jego oblicza. I teraz, kiedy będziemy sięgać po chleb, po kielich, kiedy będziemy przystępować do wieczerzy, tym bardziej
tym bardziej wycisz się przed Bogiem. Powiedz: Panie, może dzisiaj potrzebujesz przybliżyć się do Boga, przeciwstawić się diabłu, może dzisiaj musisz powiedzieć: Panie, oczysz moje